Dzisiaj będziemy ciąć, ponieważ będzie to wideo o Pile, ale nie o uroczym mieście, a o Pile, a właściwie piłach survivalowo-turystycznych. Kilka pił mam w plecaku i za chwilę je wyciągnę, opowiem wam o nich w kilku słowach, a także pokażemy wam, jak one działają. Zanim opowiem wam o naszych piłach, przypominam wam o tym, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, bo naprawdę warto, pokazujemy wiele ciekawych rzeczy, no i pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć dzwoneczek. Takie piły mogą wam się przydać podczas waszych wypraw bushcraftowych, na przykład do przygotowania miejsca do biwakowania, bądź przygotowania sobie drewna do rozpalenia ogniska. Oczywiście pamiętajcie, że ogień można palić tylko w wyznaczonych miejscach. Mogą wam się piły również przydać na przykład w ogrodzie, bądź w pracy przy domu. Warto też taką piłę mieć ze sobą na przykład w samochodzie. Pokażę wam kilka rodzajów pił, a więc zaczynamy! Na początek trzy niewielkie piły składane. Te trzy piły mają kilka wspólnych cech. Tak jak powiedziałem na początku, są oczywiście składane. Mają również blokady, które zabezpieczają przed zamknięciem się podczas pracy, a także przed otworzeniem się podczas ich przenoszenia. Różnią się stalą, z których zostały wykonane. Różnią się również materiałami, z których wykonane są ich rękojeści. Pierwsza z nich to piła firmy MFH. Jak widzicie, ma dość mocno wygięty brzeszczot, który wykonany jest z nierdzewnej stali. Rękojeść tej piły wykonana jest z tworzywa, które w tylnej części pokryte jest gumą i ma antypoślizgowe ryflowanie. To, co jest bardzo fajne w tej pile, to to, że jej blokada działa zarówno w pozycji otwartej, jak i w pozycji zamkniętej. A jak piłuje, to zobaczcie. Druga piła to piła Beko Laplander. Przycisk blokady tej piły znajduje się tutaj z boku i również piła blokowana jest zarówno w pozycji zamkniętej, jak i w pozycji otwartej. Brzeszczot tej piły wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej, dodatkowo pokryty jest specjalną powłoką, która zabezpiecza przed korozją. Zastosowano tutaj układ zębów typu XT. Co to oznacza? Otóż jest tych zębów aż 7 na jednym calu, czyli na około 2,5 cm. Rękojeść wykonana jest ze specjalnego polimeru, który jest wytrzymały, dodatkowo pokryta jest specjalną powłoką, która również wyposażona jest w antypoślizgowe ryflowanie. Dzięki temu praca jest możliwa również w rękawiczkach czy mokrymi rękoma. Ta piła jest naprawdę bardzo wygodna i szybko tnie, ponieważ już ją zdążyłem wcześniej przetestować. Co mnie urzekło w tej pile, to również to, że w komplecie jest rzemień, dzięki któremu możecie ją powiesić na ręce i nie zgubicie jej podczas pracy. Trzecia piła nie dość, że bardzo dobrze tnie, to również bardzo dobrze wygląda. A że ja jestem estetą, to zwracam również uwagę na tego typu rzeczy. Przede wszystkim ma okładziny wykonane z drewna. Dlatego też ta piła nazywa się Wood i jest od firmy Miltek. Brzeszczot blokowany jest blokadą Backlock. Zęby piły zostały wykonane w układzie trapezowym tak, aby naprawdę cięła ona efektywnie. Sam brzeszczot wykonany jest ze stali nierdzewnej 420. Ta piła tnie naprawdę szybko. A jeśli potrzebujecie jakiegoś większego narzędzia do piłowania, to mam jeszcze jedną piłę składaną, która się nazywa Silky Big Boy. Ta piła to już naprawdę kawał narzędzia. Brzeszczot jest długości aż 360 mm i wykonany jest ze stali SK4, dodatkowo pokryty jest chromowaniem, które chroni go przed uszkodzeniem, a także korozją. Stal SK4 charakteryzuje się tym, że jest odporna na pęknięcia i wykruszania. Mamy tutaj blokadę, która blokuje brzeszczot w dwóch położeniach. Pierwsze,
a także drugie, jeżeli byście potrzebowali pracować pod innym kątem. Rękojeść jest profilowana ergonomicznie i pokryta jest również specjalną warstwą, która zapewnia pewny chwyt. Rękojeść jest oburęczna. Rozmiar piły, tak jak powiedziałem, pozwala pracować już obiema rękoma, a więc poradzi sobie na pewno z grubszym kawałkiem drewna. Ale piły składane to przecież nie wszystko, jeżeli chodzi o temat pił survivalowo-turystycznych. Teraz pokażę Wam zupełnie inny rodzaj pił. Czy wiecie, że to też są piły? Te piły wykonane są z drutu, który opleciony jest w specyficzny sposób dodatkową, cienką, drucianą linką. Takie piły możecie zabrać ze sobą na przykład do plecaka, a nawet do kieszeni, a poradzą sobie nawet z dość grubym kawałkiem drewna. Już Wam pokazuję. Jak widzicie, ta piła od Helicona poradziła sobie z tym kawałkiem drewna. Zaopatrzona jest ona tutaj w dwa takie niewielkie o-ringi, dzięki którym możecie posługiwać się tą piłą. Ale pokażę Wam teraz bardzo fajny mój patent, który stosuję przy wykorzystaniu takiej piły do cięcia, żeby można było ją łatwiej i wygodniej chwycić. Wystarczą dwa cienkie patyki, wkładamy w o-ringi i piła staje się bardziej wygodna do użytku. Do drugiej piły od firmy Miltek już nie potrzebujecie dwóch dodatkowych patyków. Ona wyposażona jest już w odpowiednie uchwyty, ale zasada działania tej piły jest dokładnie taka sama. Natomiast złożona jest, jak widzicie, niewielka. Zmieści się w plecaku, a nawet w kieszeni. Wystarczy ją rozwinąć i już jest gotowa do działania. No to tniemy. No i na koniec ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać, ponieważ jest to survivalowo-turystyczna piła od firmy Badger Outdoor. Jest to piła łańcuchowa, a nazywa się Army. Ta piła ma specjalnie zaprojektowane ogniwa, które zabezpieczone są również przed korozją i pozwala ciąć w dwie strony. Uchwytami są bardzo mocne taśmy, dzięki którym możecie operować tą piłą. Przyznam, że ja tą piłą będę w tej chwili ciął po raz pierwszy. Zobaczymy, jak poradzi sobie z grubym kawałkiem drewna. Chodźcie za mną. Jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Słuchajcie, ciąłem naprawdę pierwszy raz tego typu piłą i muszę Wam powiedzieć, że ten kawałek został ścięty w niecałą minutę, a więc piła od Badger Outdoor model Army, taka piła łańcuchowa, turystyczno-survivalowa, jest naprawdę skuteczna. No to czas na krótkie podsumowanie. Pokazałem Wam dzisiaj trzy rodzaje pił. Tradycyjne, takie piły z brzeszczotem składane, które moim zdaniem świetnie sprawdzają się do ciężkiej pracy, na przykład przy zorganizowaniu sobie obozowiska, ale również sprawdzą się, tak jak powiedziałem, przy pracach ogrodowych albo przy pracach do domu. Warto taką piłę zabrać ze sobą również do samochodu. Drugi rodzaj pił to te piły wykonane z drutu, w oplocie z cienkiego drutu. Jak widzieliście, są naprawdę bardzo skuteczne, a praca nimi, co prawda, dość wyczerpująca, ale przynosi szybkie efekty. No i trzecia piła. Piła, którą pierwszy raz miałem w rękach. Turystyczna, survivalowa piła
od firmy Badger Outdoor. Trochę mi się tutaj zaplątało. No i trzecia piła. Piła od firmy Badger Outdoor Model Army. Piła łańcuchowa, niewielka, składana. Do niej w komplecie jest również pokrowiec, która wywarła na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. Minutę przecięła kawałek drewna, który miał średnicę około 10 cm. Więc gdybym ja miał wybierać dzisiaj, to wybrałbym pewnie tą piłę do moich potrzeb, do moich wypraw, do mojego bushcraftu. Ale w komentarzach napiszcie, który rodzaj piły wam się najbardziej podobał, który wy byście wybrali i który byście używali. I napiszcie również, do czego tego typu pił na co dzień używacie.